Trwają prace na obwodnicy Wałcza. Według projektu ma mieć ona 18 km długości, a w jej skład mają wchodzić 4 węzły drogowe. Na obwodnicę wałczanie czekają od kilku lat. Jaki jest ruch przez miasto? W godzinach szczytu nie ma na przejechać. Obwodnica jest koniecznie potrzebna. Czy to tu się dzieje popołudniami na tym mieście? Nie można przejechać. Uważam, że będzie mniejszy chyba ruch w mieście, prawda? Tak myślę. Jest potrzebna, ponieważ te wielkie samochody nasze ciężarowe przejeżdżają i korkują miasto. Wykonawca podczas prac natrafił na przeszkody. Jedną z nich były opady deszczu, które uniemożliwiały pracę. Należało również zmienić projekt na pierwszych 4 kilometrach od węzła Chrząstkowo ze względów bezpieczeństwa. Te czynniki mogą wpłynąć na późniejsze oddanie obwodnicy Wałcza do użytku. Nie musimy się obawiać, to mogą być przesunięcia kilkumiesięczne. Tak czy siak możemy być w pełni podziwu, jak pięknie obwodnica rośnie. Wykonawca, czyli Energopol, o możliwych opóźnieniach powinien poinformować inwestora obwodnicy, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Póki co taki wniosek nie wpłynął. Według projektu obwodnica ma zostać przekazana dla kierowców w czerwcu 2018 roku. Czy obiekt zostanie oddany w terminie?